Przypominają mi się słowa Pana Jezusa, które powiedział do apostołów: czy myślicie, że ta wieża, która zwaliła się na pięciu w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż wy? Nie. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jeśli się nie nawrócicie. Ciągle mam się nawracać. Czyli coraz bardziej wierzyć nie tyle w Boga, ile wierzyć Bogu. Coraz bardziej mieć nadzieję, coraz bardziej ufać. Jeśli się nie nawrócicie, to podobnie zginiecie. Kochani, nie tak dawno była Tajlandia, niedawno Haiti, Madera. Tyle istnień ludzkich, tyle cierpienia. Może nawet składaliśmy jakieś ofiary, by pomóc tym ludziom. I co z tego zostało? Spłynęło jak woda po kaczce. I dopiero takie wydarzenie jak to powoduje jakiś wstrząs. Czy jak bardzo jesteśmy odporni na nawracanie. Jak bardzo jesteśmy odporni na nawracanie. Trzeba było takiego cierpienia, tylu istnień, tylu ważnych ludzi dla naszej ojczyzny, bo jednak ważnych, jakby nie patrzył. Właśnie, kochani, tak te dni dla wielu z nas przeżywane są z jakimś takim trudem, z pewną refleksją. Ja właściwie byłem dwa razy pod Pałacem Prezydenckim, raz we wtorek, wieczorem koło 10, 11, kiedy to zapaliliśmy znicz i patrzyłem na tę kolejkę oczekujących, tych, którzy chcieli wejść do środka kilkunastogodzinną, patrzyłem na ten tłum ludzi. Ale byłem też jeszcze raz i udało mi się wejść tym drugim razem, jakoś tak Pan Bóg dał. Tak szedłem tymi salami, tak sobie myślałem, ile te ściany mogły powiedzieć. Podziwiałem porządek, kulturę załatwiania spraw, doskonałą organizację. I tak, jak wiem, w jednej z sal, przez którą przechodziliśmy, były trumny z urzędnikami z Pałacu Prezydenckiego. Kilka trumien, czy kilkanaście na katafalkach z jednej strony sali, z drugiej strony sali, przepraszam. Jeden katafalk pusty był. I właśnie przy tym pustym katafalku, jedynie przy nim, siedziała rodzina opłakująca tego, którego jeszcze w trumny tu nie było. Przy innych trumnach nie było nikogo, a tu przy tym pustym katafalku. Tak sobie pomyślałem, jakaż to tragedia tych ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego, jeszcze nie wiedzą, czy go znajdą, czy go odzyskają w jakiś sposób. I przypomniało mi się takie wydarzenie, jedno czy drugie, z mojego życia, kiedy to w poprzedniej parafii, gdzie byłem, ktoś, chłopak 26-letni, wypłynął łódką na ryby wcześniej, jeszcze o zmroku, jakoś tak przed świtem, i się utopił. Nie mogli go znaleźć kilka dni. Jakież to wielkie przeżycie. Zginął nagle, natychmiast. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie miał grób. Albo inna kobieta, starsza, już trochę z zanikami pamięci, poszła do lasu na grzyby i zginęła. Półtora miesiąca jej szukali. Jak ci ludzie przeżywali. Jak cierpieli. Kochani, te tragedie, które przeżywamy, trzeba przeżywać z powagą. Trzeba przeżywać jako chwile, które winny nas
skłaniać do naszego dojrzewania, do naszego innego patrzenia na świat, na rzeczywistość, na moich bliskich, na moje sprawy, żeby uczyły pewnego dystansu, żeby dawały pewien dystans wobec rzeczywistości. Trzeba nam tego dystansu. I trzeba nam próbować patrzeć na świat oczami jakby Pana Boga, więc dobrymi oczami. Pan Bóg zawsze dobrze patrzy. I widać, jak wiele dobra przez ten tydzień pojawiało się w naszym życiu, w sercach. Nawet telewizja potrafiła pokazywać dobro. Widziałem się w sobotę z kimś, kto ma synową w TVN-ie. I powiadał, ona była akurat tam na placu, kręcili coś, robili zdjęcia, ona z dziennikarką, rozmawiającą reporterką. I mówiła temu teściowi, ile oni tam nam dali. A on powiedział, no widzisz, wiedz w jakiej firmie pracujesz. No właśnie, kochani, tak to jest w tym życiu, że człowiek często nie chce szukać dobra, nie chce opowiadać się po stronie dobra. A przecież tylko to buduje, tylko to tworzy, tylko to jednoczy. Przecież mamy dość podziałów, mamy dość tego ciągłego pomawiania siebie. I to nie chodzi tylko o polityków, bo nam się od razu przed oczy jawią politycy z najwyższej półki. Chodzi o moją rodzinę, o moje małżeństwo, o moje dzieci, o moich wnuków, o moich sąsiadów z domu, z bloku, z ulicy. I moja relacja do nich. Kochani, patrzymy na te sprawozdania, na transmisję. Widzieliśmy, jak dobro przebija się. Jak naród polski nie dał się ogłupić. Wydawało się, że liberalizm tak wsączany mocno przez media zrobił swoje. Pewnie tak, skrzywdził, skaleczył. Ale jednak to, co się stało, było nieprzewidywalne dla pewnych ludzi. Nieprzewidywalne. I tak sobie wczoraj, słuchając transmisji, czy oglądając transmisję w telewizji z placu Piłsudskiego, tak zastanawiałem się, słuchając poszczególnych wypowiedzi, jak tam łatwo było zobaczyć, kto mówi prawdę, kto jest autentyczny, rzeczywisty. Wszyscy to widzieli. Brawa były jednoznaczne. A nie wszyscy mieli brawa. Dzisiaj też. Ciekawe. Ciekawe, kochani. Pan Bóg daje nam czas, byśmy uczyli się odróżniać ziarno od plewy. Uczmy się. Uczmy się po to, byśmy nie usłyszeli znowu tych słów. Czy myślicie, że tych pięciu, na których zwaliła się ta wieża w Siloe, było większymi grzesznikami niż wy? Nie. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. To nie jest straszenie. Nie chodzi o strach. Chodzi o to, żeby wreszcie przejąć się, że naprawdę idzie walka między życiem i śmiercią. Że naprawdę idzie walka między życiem wiecznym i śmiercią wieczną. I to nie ma żartów. I to nie ma żartów. Dlatego jakżeż aktualne są słowa, które dzisiaj wypowiedział święty Piotr i Jan, kiedy przed Sanhedrynem byli oskarżani. On mówił, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bardziej słuchać Boga niż ludzi.